Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku 7 Days to Die. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. No i tak jak mówiłem ostatnio moi drodzy, odwiedzimy co? No Red Mesa, oczywiście lokacja na pustyni, tajna baza wojskowa. O proszę bardzo, i nawet mi się tutaj jakaś malutka horda zombiaków trafiła. To się przynajmniej troszeczkę rozgrzeje, bo widzę, że mi strzelanie idzie jakoś tak średniawka bez rewelki. Proszę cię bardzo. O, kurde, więcej was tu jest. Bardzo miło. Mamy samochodzik, więc jest superancko. Wszystkie graty powinny się zmieścić właściwie. A co jest w ogóle śmieszne, to na pewno to, moi drodzy, że ciągle łaziłem w stroju rolnika, a nie w tym stroju leśnika, który mam ogarnięty. Pancerz i butki, tak? Dzisiaj to właśnie zauważyłem. Także myślę sobie, no super, super Żaworski, bardzo, bardzo, bardzo na plus. Ze złomu i części pancerza, o, piwerko się przyda. Co ogarnąłem? Ogarnąłem na pewno to, że piwo się bardzo długo waży. Na szczęście pierwsze zbiory już chmielu się udały. Piwko się waży. Nawet ważą się już chyba dwa eliksiry dziadunia. Tak jest, ale czego mi zabrakło? Puszek z psią karmą. Tak jest, puszek z psią karmą mi zabrakło. Bardzo po prostu, bardzo fantastycznie. Naprawdę, mega, mega fantastycznie. Kto jeszcze na mnie warczy? Przepraszam bardzo. O ty biedaku, stary. Wiesz co, zostań gdzie jesteś. No, dziękuję ci bardzo. Zrobiłem sobie oczywiście drugi karabin, tak jak żeście radzili, no bo jednak z tym przeładowaniem jest problem. Dobrałem sobie nieco amunicji, chociaż wydaje mi się, że nie powinno być z tym większego problemu, no bo to jednak jest baza wojskowa, ale zobaczymy. To sobie od razu użyj, to sobie ogarniemy, a resztę rzeczy możemy tutaj zostawić. Zacząłem też produkować wieżyczki, tak jest, wieżyczki, proszę Państwa, jak najbardziej, bo całkowicie sobie o tym zapomniałem, przecież no mam stworzyć właściwie nową bazę, nową hordziarkę, tak, ten mój projekt przeambitny, zobaczymy co z niego w ogóle wyniknie. Chociaż czekaj, ja bym sobie tam chyba mógł bardziej do środka wjechać, myślę. No, też tak zrobimy. Przecież nie będę tutaj ganiał z tym wszystkim. Bo na bank się nie ogarnę ze wszystkim, co tam jest. Tu sobie wjedziemy. I tu by można to było jeszcze dalej wjechać, nie? Bo tu, ja wiem, tu są ogólnie bardzo fajne dymy. To jest przefajna zabawa. Można oczyścić sobie... O, pieseł! Pieseł! Panie psie, dobranoc. Tu nic nie biegnie, dobrze. Oj ty sępu. Jeszcze jeden sępu. Pan idziesz spać. Panie, tu się fest ciekawie zaczyna robić. Pieseł. Ty idziesz spać. 12 pocisków, nie będziemy ryzykować. Ty idziesz spać. Za chwilę może. Dziękuję za współpracę. Dobra, bok mamy wolny. Okej. Ty się wściekłaś. Napromieniowa na Marleno, ale jakby... O, pan pies. Trafianie. Polecam, bardzo pomocne. W sumie nie widziałem żadnych radioaktywnych psów. Czy są radioaktywne psy? Tak się teraz nad tym zastanawiam. Bo nie widziałem, szczerze wam powiem. Ty, halo. Dziki biznesmen. Dobrze, nie dziki trener, bo byłoby przegięte. Już, tak, wszyscy? Tu nam ładnie świeci. Dobra, to będziemy ogarniali. Ale po kolei. Wszystko ładnie, pięknie. To, żeśmy przeszukali, super. Więc to sobie rozkręcimy, żebym tu mógł dalej wjechać swoją wspaniałą maszyną. Dziękuję. Zresztą wszystkie te samochody idą oczywiście do rozkręcenia. Wiadomo, że tak. O, strzelba nawet mi się trafiła. Kto by pomyślał? Ile jest takie coś, ile taka pompka jest warta w ogóle? Warto to taszczyć? 5 stóweczek? Przytulę, bardzo chętnie. Jasne, że tak. Z serniczkiem, z cygarem myślę, że to będzie dość fajna opcja. O, troszkę paliwka. Tu nic. Tu dziękuję. Tutaj co mamy? Bagaże. Fajno. To byśmy sobie... Co tu mamy? Steve Tools. Co ty mi dasz? Okej.
Właśnie, jeszcze przy konstruowaniu wieżyczek do tej mojej nadchodzącego mojego projektu hordziarki, tak? Okazało się, moi drodzy, że brakuje mi części do broni krótkiej. No, tak, tak jest, tak, dokładnie. Brakuje mi części do broni krótkiej, co załamało mnie w ogóle, bo tak, oczywiście nie zwracałem kompletnie na to uwagi, bo po co? Myślę, no przecież nie będę chodził z krótką bronią, nie będę używał krótkiej broni i w ogóle. O, dzień dobry. Wiesz co, stary, jak ty taki samotny jesteś? Cieć. No. Z tym panem dzięki, to bierzemy i... Co to jest? Kamień. Wspaniale. Ten kamień mi był totalnie do szczęścia potrzebny. To sobie od razu zezłomujemy. Co się nauczymy? Niesamowite, tak jest. Więcej kijów. A tu są miny. Ta. Dlatego tutaj nie wolno, tutaj tego miejsca w ogóle nie wolno skracać. Zdecydowanie bardzo. Czekaj, to bo sobie podjedziemy tu, tylko później. Tu było... Czekaj, ciebie rozkręcimy, żebyś nie przeszkadzał. Tu jest, czekaj, co tu było? Tu jest dziura w ścianie, ale to nam nic nie daje. Tu jest samochodzik, też sobie go ogarniemy. No, tak jak myślałem, szału nie ma. Tu mamy portmonetkę i tu jest zamknięte. Tu się chyba... Nie, tu się później nie wychodzi. Albo to było jakoś inaczej. No nie wiem, zobaczymy. Pójdziemy, jak to mówią, za drogą. Czy ja bym sobie chciał samochodem aż tam na dół zjechać? Nie, dobra, starczy, że będzie tutaj. Dobrze, my zrobimy co? Tak, bo wyprztykałem się z amunicji, oczywiście. Chcę tu wrzucić, myślę, że wszystko. Tak, wrzucimy wszystko. Jeszcze póki pamiętam, póki nie zapomniałem, przeczytamy sobie, posegregujemy sobie to, tak, żebym widział, gdzie są książki. Użyj tego. Żelazna włócznia, ła! Aż się chce żyć. Dobra. To mamy. Dobra, można ruszać przed siebie. Tak, skarby niezmierzone chyba są w tym bunkrze, z tego co kojarzę. Jeśli nie myli mi się w ogóle lokacja. Chociaż tak właściwie to nie pamiętam, co tam się na dole działo fajnego. Znaczy na pewno fajne rzeczy. Bo tu trochę dreptania po tym bunkrze jest. To sobie na chwilę zamkniemy. Co tu mamy? Paliwko. Jaha, że tak. Tu mamy, co to jest? Tu jest papiór. O proszę. Tylu wielbicieli od razu. Drąciu. Stary, postaraj się jakby nie przeszkadzać. Jakbyś mógł oczywiście, nie? Nie, żebym stary narzekał jakoś specjalnie na ciebie, ale trochę się mi tutaj plączesz. Dobrze, nie było więcej szybkich zombiaków. Ale amunicja przeciwpancerna, no, do karabinów to myślę, że to byłoby to. Żeby mieć mimo wszystko większego kopa. Co tu mamy? Interakcja. I tak nie ma pieniądzów, to nic sobie tutaj nie kupimy. O, fajnie, bardzo dobrze. Już mogę zrobić karabin karabinem 60, tylko że jakości 1. To jakby, no nie ma szału, nie? Sami rozumiecie. Za bardzo szału nie ma. Więc nawet nie będę na razie się z tym wysilał. Znajdę więcej książek, ogarnię się 60 i będzie można nieco zaszaleć. Tu jest zablokowane. Dobra. No jak już tu jesteśmy, to kim byłbym, gdybym nie rozkręcił tych samochodów? Tak jest, chodźcie do mnie. Tym bardziej, że mamy takie fajne urządzonko. I dość szybciutko to idzie. Dobra, tu sobie świeci. Po co ty tu świecisz? W jakim celu? Aha, może w tym celu, że tu jest skrzynka na mnie czeka, której kompletnie nie zauważyłem. Nie, no dobra. Może być. To mamy pochytane. Tu nie ma nic ciekawego. Jak to jest, przepraszam, twarde? O Jezu, strasznie twarda ściana. O, ściana to już trochę lepiej. A no widzicie, a jednak mi się dobrze wydawało, że tutaj był, właśnie wjazd do garażu. Czemu by nie? Pa, otworzymy sobie to, chociaż nie wiem, czy później mi to nie sprawi jakichś problemów, to, że sobie tu taki otwór machnąłem. No i właśnie mogłem sobie tutaj zjechać samochodem. Tylko, że teraz sobie myślę, nie wiem, chyba i tak będę schodził głębiej, właściwie.
Więc to i tak, tak na jedno wychodzi. Tak sobie myślę. To mi daj z powrotem. Dobra, i ty możesz sobie tutaj. O, kwas, właśnie. Tak, kwas. Kwasu również bardzo potrzebuję. Czekaj, nie, ty stój stary tutaj. Ty nie zjeżdżaj niżej. Aha, sam chcesz tam jechać, tak? Bardzo zabawne. O, zostań tu. Nie zjeżdżaj na dół, bo ja później się stąd nie będę mógł wyklekotać. Dobra, idziemy w ciemność. Zobaczymy, co tam jeszcze fajnego na mnie czeka. Czy tu mogę przestrzelić? O, mogę, pewnie, że mogę. I wy możecie. Aha. Wy się tamtędy przebijecie. No jasne, że się będziecie tamtędy próbowali przebić. Bo to prostsza droga, bo ta krata ma chyba około 10 tysięcy. Jak mi się dobrze wydaje. No jasne, że tu jesteście. Jakby mogło być inaczej. Dobra, może zacznę strzelać ciut szybciej. Tak. O. No ładnie, ładnie to. Ojojoj, ojojoj, panie radioaktywny. Radioaktywny pająk, no tak. Ty mi tu stary byłeś potrzebny. Temu to nogi odpadły. Nie no, co jak co. Ale amunicji idzie okrutne ilości. No oczywiście, że tak. No dobrze, że mam jeszcze tą strzelbę. Bo byłoby fest licho. Ty idziesz ze mną. Aha, wyście się tutaj przebili, dobra. No właśnie, i też muszę. Ja totalnie olałem, wiecie co, kuchnię. Przeszukiwanie kuchni w ogóle. Żeby było zabawnie. No i właśnie to zaskutkowało tym, że nie. Poskutkowało, przepraszam bardzo. Poskutkowało tym, że mam bardzo mało puszek z psią karmą. Tak jest, moi drodzy. I teraz mam problem właśnie, żeby wytworzyć sobie większą ilość eliksirów dziadunia, bo mi tych puszeczek brakuje. No będę musiał zdecydowanie się wybrać w jakieś ładne miejsce, które mi z tym pomoże. Co tu jest w ogóle? To jest zablokowane. Czekaj, tam mamy jakąś miejscówkę, którą możemy odblokować. Czekaj, tu są beczułki. No dawaj paliwo. Bo ten mój samochodzik to żre jak smog. Panie, to jest kompletnie nieekologiczne. Paliwko sobie mogę ogarnąć. Zresztą łupka bitumicznego i tak czy siak mam, więc paliwo mógłbym wytwarzać. Przełącznik. O! Dzień dobry! Jak wyskoczył! Ale wy jesteście zwykłymi lamusami. Ale wy za to nie jesteście lamusami. Proszę, proszę, proszę. Uuu, ty, ta beczka była fajna. Ja zapomniałem, że tu jest coś takiego jak wybuchające beczki. Żelazo, dziękuję. No kurde, wafel, ty. Patrz, no zapomniałem o tym. A wyście wyfrunęli nawet w sumie nie wiem skąd. Aha, chyba po prostu. No dobrze, niech będzie. Dobrze, to nie są jeszcze skarby niezmierzone. Co to dostałem? A, to już znam. Tutaj i tutaj. Co tu mamy? Jakieś narzędzia fajne? Kowadło, kierowniku złoty. No ja cię proszę. Szkoda, że jest nic nie warte. Okej. Dobra, to mamy ogarnięte. Czy skąd wyście tu wychynęli? Nie wiem. Czyście tam drzemali, czy o co chodzi? Dobra, czyli tędy byłoby trzeba ruszać. Tak, tam nie wejdziemy. O, tu coś się dzieje. Ktoś na mnie warczy, tylko nie mam pojęcia kto i gdzie. O, krzesełko. O, tutaj! Wybacz, stary, w ogóle kompletnie, chłopie. Nie pomyślałem o tym miejscu, że ktoś sobie tam może siedzieć i czyhać na mnie. Taki jeden bidny zombiaczek. Ty chyba miałeś wyskoczyć wcześniej, coś mi się tak wydaje, nie? Bo tak trochę bym powiedział, kurde, po nie w czasie. No, taki troszkę opóźniony zombiaczek bym powiedział, nie? Ty to byłeś chyba najgorszy w klasie z bycia zombiakiem, co? Chodź tu, drąciu. O! To jest jakaś pucha z żarciem. Chyba tam nie będę w stanie wyskoczyć. Jak nie, jak tak. Patrz, synek. Potrzymaj mi tę latarkę. Co nie? A nie, to są medykamenty. No dobra, no. Zawsze coś. Dobra, idziemy dalej. Nie, nie tędy. Tędy na pewno nie dotrzemy na górę. Czy na dół, bo tam trzeba wejść do góry, a później na dół. A tu jest co? Tu się spada, jak się tu stanie, czy o co chodzi? Nie. Też zablokowane. No to ciekawe, czy tu jest jakiś włącznik? Nie, ale za to jest rozbita szyba.
Proszę bardzo, plus 5 dla spostrzegawczych Jaworów. Dobra, nie skradamy się już. Kurde, pamiętaj, pięter na dół. Co szok. Czy tutaj była, czekaj, tam była drabina. Zamknij to na chwilę. Okej. Tylko czekaj, po co tu była drabina na dół? Nie wiem. Może tutaj jest tylko... Tak na chwilę sobie można wyskoczyć. A, tu jesteście. Dwóch gupoli tylko, tak? A, no dobra, tu nie ma większych szaleństw. Niech będzie. Czekaj, to mamy przeładowane, to mamy przeładowane. Bo za niedługo skończy się amunicja do karabinu. Czyli idziemy sobie teraz tu. Nie pamiętam, czy tu gdzieś była jakaś chytra... Zamknięte, jakaś chytra pułapka w postaci... W postaci spadających, łamiącej się podłogi. O, ale na przykład jest pułapka w postaci Jawor spadający totalnie na dół. O, sam na siebie tutaj pułapkę teraz machnąłem, bardzo dobrze. Jaworski, to było super. No, wy jesteście w środku, także się nie krępujcie, zanim wy tu chopie dotrzecie. To może was poszatkuje, ale widzę, że niekoniecznie. Twardzi z was zawodnicy. Jeszcze jeden, bo was tu trochę było. Nie, wszyscy. Okej, pociski się skończyły, bardzo dobrze. Więc będzie trzeba szaleć z... A nie, nie do końca się skończyły. Proszę bardzo. Tak jak mówiłem, baza wojskowa. Trudno powiedzieć, czy tam coś było po drodze. Jakoś tutaj zlazłem na dół. Czekaj, tu mamy dziurę. Czy tu jest coś fajnego? Tajemniczego? Nie, wszystko poblokowane. To jest w ogóle chyba silos rakietowy. Teraz strybiłem, że to jest pocisk. No ale okej. Dobra, tu mamy jakiś bardzo ładny podziemny tunelik. Pan kolega. O, pajunki. Cześć chłopaki. Ale też bez większych szaleństw z tego co widzę. Żadnych konkretów. Pytanie, kiedy się tu wysypie na mnie cała brygada. I to jest, czekaj, czy ja tu byłem z tamtej strony? Chyba nie, tam trzeba jakoś dopełznąć. Zablokowane. O, obudziły się kolegi. Może strzelanie w głowę. No to nie jest głupi pomysł, jak sobie tak o tym pomyślę. Mniej pocisku, więcej obrażeń. To ma zasadniczo sens. Dobrze, legendarne części, pewnie. Pewnie przyjmę, pewnie przytulę. Czekaj, Drąciu, czy ja bym ci coś mógł dać, jak sobie teraz tak myślę? Wiesz co, zrobimy tak. Oczywiście zużyjemy to oraz to. Coś jeszcze miałem do poczytania? Nie. Tyle w temacie. Chodź, Drąciu, wiesz co, ja bym ci jakieś może niestakujące się rzeczy. Tu jest mała szansa, że to dostanę. Kowadło. Paliwo pewnie się jeszcze znajdzie. To wrzućmy tu. Masz konserwę, stary. Krzesełka. O, w sumie na jedno wychodzi. Jak sobie teraz tak pomyślę o tych krzesłach. To mi daj tu. Mogę je zezłomować. Dobra, dronek, weźmiesz co się da. Weź też skórę, chłopie, i... A niech będą części pancerza, pewnie. Dobra, co tu mamy? Jeszcze śmietniczek. Okej. Tu. Dobra, to mamy. Czy tu będzie tu również jakaś grubsza impreza? Czekaj, czy mam jakąś... Nie, nie mam kompletnie latarki, bo do niczego oczywiście nie użyłem tej modyfikacji. Regał z książkami. Może być. Półeczka. Tutaj sobie trzymał ruły. Niech będzie. Bagaże, śmieci. Większy regał z książkami. Spoko. Dużo widzę karabinów. Bardzo dużo widzę książek z karabinami. O, a ty skąd się wziąłeś, mój drogi? O, widzę, że jest jednak... Czekaj. Tu chyba czegoś nie ogarnąłem. Bardzo czegoś nie ogarnąłem z tego, co widzę. O, nawet przeładujemy. Czemu by nie?
O, skończyła się amunicja. Dobra, poprawimy ci jeszcze z tego, mój drogi. I tu już chyba będziemy mieli wszystko, jeśli chodzi o amunicję. A, wyście się tędy przebili przez te drzwi. Ja się zastanawiałem, skąd wyście się mi wzięli, kurde, wafel na plecach. A to wyście tak postanowili temat ogarnąć. Czekaj, to żeśmy smyknęli. Tu mamy wszystko, dobra. Tak, czyli to były... Aha, oni wyleźli przez te drzwi. Dobra, to są kibelki. Dziura w ścianie. A to właściwie na jedno wychodzi. Tutaj co? O, jest regał. Chodź. Chodź do taty. Dużo. Tak, dużo książek z karabinami. To cieszy. Tam ktoś mieszka? Nie, chłop tam sobie siedział. Dobrze. Jest światełko. Jest światełko w tunelu. Okej. Aha, bo ja się chyba ciągle skradałem. Atak z zaskoczenia. Niech będzie. Czy skądś jeszcze ktoś wyskakuje? Chyba niekoniecznie. Okej. Dzień dobry. Aha, to jest pralnia. Widzisz. Kurde, liczyłem jednak na kuchnię, ale tu chyba jakaś kuchnia też była. Gdzieś. Na pewno musi być. Dobra, później się będę martwił w kwestii obciążenia. Chyba, chociaż no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tu łazić obciążonym i spowolnionym. Tu mamy windę. Windę, w której pójdziemy do góry. No okej. Mały elektronik, dobra, więcej książek. Tak, żebyśmy znowu książek nazbierali, to by było trzeba od razu ogarnąć, nie? Żelazny młot. Uiu. 5 książek, proszę bardzo, z karabinami. Co mamy? M60 jakości 2. No i o to się rozchodziło. To sobie też wbijemy. Bateria jakości 5, bardzo miło. I jeszcze dodatkowo dostaniemy w nagrodę samochodzik. Spoko. Wszystko? Wszystko. O, włóż, proszę cię bardzo. Chodź mój ty drogi drońciu. Co ja ci tam mogę stary dorzucić? No nie tyle, tyle co niewiele. Chociaż właściwie... Czy ja cię mogę teraz stary zmodyfikować? A, chyba nie. Musiałbym drącia zabrać, tak, musiałbym go zabrać do plecaka. Dobra, to nie będę kombinował, bo i tak mi się to nie zmieści. A dronek, no może znajdę jakiegoś... może znajdę jakiegoś lepszego kolegę dronka. Fajnie by było. Są 40 pocisków, spoko. Czekaj, drabina do góry. Aha, tam jest garaż. Dobrze, nie garaż, ta droga do garażu. Tam byłoby trzeba, czekaj. Hyc. Okej. Tu mam wszystko zablokowane. Tu się świeci. O, dzień dobry. Sam tu byłeś, czy miałeś tu może jakichś kolegów? Stary, jak to wygląda? O, Mister Budowlaniec, cześć, stary. Jak leci? Tu nam się co, tu mamy generator, spoko. Jak to kliknę, co się stanie? Wyskoczy na mnie szalony zombiak. Dobrze. Więcej zombiaków. Jeszcze jakiś wariat? No chyba nie. No to niech tak zostanie. I on nawet odblokowane. No. O, jest kolega. Dobra, pociski się skończyły, także zaczynamy zabawę ze strzelbą. Tylko muszę uważać, żebym sobie żadnego dropu tutaj nie... O, siemano, stary. Nawet nie wiedziałem, skąd żeś się wziął. Czekaj, opatrzono mam tę nogę, tak? I nie mogę skakać. Rozumiem, że to jest to uszkodzenie. Leczone stłuczenie, tak jest. Te stłuczenie znikają szybciej. Okej. A nie, dobra, to jest tylko stłuczenie. Spoko. Przeżyjemy. To był zły moment na przeładowanie. Dobrze, zamknij mi to na chwilę. Ciebie się pozbędę. Tu nie ma, dobra. Tu ma, chyba... Będę musiał iść tym pięknym, piękną rurą. Dobra, czyli kierunek jest tylko jeden. O! Spoko. Fajnie, że tu na mnie czekaliście, chłopaki.
Bardzo miło z waszej strony. Ty, dziękuję. Ty w ogóle nie usłyszałeś tej strzelby. Za to ty usłyszałeś. O. O, nie trafiłem w ciebie. Aż niemożliwe. Proszę bardzo, jaki ładny zrzut śmieci. Zostań gdzie byłaś, ty zresztą też. Dziękuję. O, hyt. Zamykamy, czekaj, to nie ma tu. Tu schodzimy. Tu wszyscy pospali jak mieli spać, dziękuję bardzo. Odblokuj, proszę bardzo. Dzień dobry, kogo tutaj mamy? Zamknięte, wyśmienicie. No bo już myślę, że ktoś tam będzie siedział. Łopata? Nie, dziękuję. Złomuj to. Tu nie mamy nic. O, żywność. No pięknie. Puchy z psią karmą, tak jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to cieszy. Oby więcej takich znajdek i już w ogóle będę super szczęśliwy. To sobie zamkniemy na moment. Kosz na śmieci. Wincy żarcia. A, bo to, że tak to działa, co? Że stołóweczka. Tam ktoś biega. Czekaj, bo zaraz mi wpadną na plecy. Aha, ci na chwilę jeszcze sobie dali siana. Przeładuj, póki tu nie wleźli. A, ty tu skoczyłeś w ten sposób. Coś, ktoś gdzieś jeszcze, przepraszam bardzo. Na pewno tu ktoś jeszcze jest zahaczony. O, proszę bardzo, to są głuptaki. O, super, żeście to chłopaki zrobili. I jeszcze jeden powinien być, nie ty. Ty, stary, powinieneś już być dawno trup. Ale wydaje mi się, że jeszcze jeden głuptak tutaj gdzieś pobiegł. Nie? Okej. Okay. Dobra, ale dostaliśmy poziom. Jest poziom? Bardzo dobrze, bo ja bym chciał w takim wypadku mistrz karabinu maszynowego, poproszę, specjalsa. No i bardzo fajnie. Więcej części do karabinów i karabiny wolniej się też będą psuły. Dobra, co tu mamy fajnego? Ja tu szukałem żarcia, czekaj, bo łaziłem po tej kuchni, ale mnie brutalnie mi przerwano. Pusty kosz, czekaj, tu żeśmy popatrzyli, no oczywiście, że nie. Jest skryta Shamueya. Zaraz ją trzeba odshamuejować. Co dostaniemy? No dobra, bez większych szaleństw. Drąciu, czy ja mogę ci jeszcze, stary, coś zostawić? Będziesz na tyle fajny? No dobra, czyli krab trzeba zacząć wywalać. Bruk, piasek, chryzantemy, glina, kamień. Dobra, na razie starczy. Tu mamy jeszcze jakiś śmietek. Dobra. To można zabrać. Czy to jest... A, widzisz. A, nie, dziękuję. Za szybko się ucieszyłem. Dobra, dawaj broń. Tu mamy jakiś co? Saturator. To będzie woda. No, można się było spodziewać. Tu... O, woda. Świetnie. Półeczki. Ja bym poprosił puszeczki... puszeczki, proszę ja was, z psią karmą. Jeśli w tej bazie wojskowej były jakieś psy, to mam nadzieję, że były dobrze karmione i te puszeczki tutaj są. I czekają na mnie. Tam będzie trzeba wejść do dymy, to na pewno. Tutaj nie ma nic. Czekaj, tu wózek. Spoko. O, dużo fotelików, świetnie. Zablokowane. Ja chyba z tamtej strony byłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Medykamenty. Aha, dobra, nie, dziękuję. Żegnam. O. Za to wodę sobie jeszcze mogę ogarnąć. Nie, zabrałem ten papier, czekaj. Papier, dawaj papier. Papier bierzemy, jak coś to później będę kombinował. Och, wspaniale, po prostu wspaniale. Aha, i tego nie zmieszczę, bo... A no już wiem, dlaczego tego nie zmieszczę, bo drąciu to ma. Dronkowi to dałem. Dobra. Czyli tu byśmy to mieli, czekaj, ten kierunek byłby pochytany, tu była kuchnia. Tu są jeszcze szafki. Dobra, jedna szafka znaczy się. Tu zamknięte. Jedyne otwarte jest tu. Oraz tu się świeci. Tylko, że... Aha, tak. Ja byłem przedtem tutaj, dobra. Czyli to jest dobry kierunek. Dobry kierunek, żeby zginąć za chwilę. Aha, już mam ekwipunek pełny, ta? Dobrze. Żegnam. Dawaj, zbieramy foteliczki. Czy ja mam skórę? Nie, skóra jest u dronka.
Która jest udrąka, to więc tym się później zajmiemy. Uuu, bada, jaki tu jest fajny temat. Ale taki powolny. Ja myślałem, że tu będzie na, wiecie, na grubo. I tak dalej, bo taka duża sala, myślę, o jest, no oczywiście, że jest bardziej na grubo. Jaha, że tak, nie zawiodłem się, troszeczkę. Myślałem może, że jakiś radiacyjny, nic, nikt. Dobrze. No, to dziękuję bardzo za współpracę, moi drodzy. O, właśnie, teraz mam slot jeden wolny. A wodę sobie tutaj wrzucimy, czemu by nie? Dawaj krzesło, wszystko, wszystko dla skóry. Dużo krzesełek, poproszę. One się stakują w jakiejś... A, chyba w większej ilości. Chyba do setki. Tu. No okej, okay, dobra, tam jest ta rakieta, spoko. Czyli ja powinienem, właściwie, tak mi się wydaje, że powinienem ciągle udawać się w górę. Oho. Dzień dobry. Zaczyna się jakaś impreza, a będę wam strzelał po nogach. Dronek, ty byś się chłopie przesunął. Ja nie wiem, czy ja cię mogę ustrzelić, ale chyba nie. A ty tu spadłeś, ty też. Aha, okej, okay, dobra. Rozumiem, dziękuję bardzo. To jest to, co było zablokowane. Tu nie ma nic. Tu mamy skrzyneczkę, bardzo miło. Czy jakie... Tak, jest. No dobrze, widziałem skrzynkę. No oczywiście, że tak. Powiem to, pacnąłbym to jeszcze raz. I by było. O, faktycznie, cement. Czy ja mam takie książki, żeby je w ogóle stakować? Chodź, stary. Nie, nie posiadamy takich. A jednak się krzesła nie... Widzicie. Jednak się tak nie stakują, jak sobie myślałem, że się stakują. A cement... Nie, nie zbieramy cementu. Nie, nie, nie. Ja mam swoją wytwórnię cementu, chodź, książka. Czekaj, chwila, moment. Nie. A, czy ja tu, przepraszam bardzo, nie byłem? Chwila, przecież to jest ta kuchnia, nie? Ta stołówka, znaczy się, no. No, zrobiłem taką dupną rundę dookoła. Aha, no hello, Jaworski, schody do góry, chłopie, ogarnij temat. Przecież to nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać, nie? Mhm. Dobra, czyli to jest miejscowa, tak, czyli teraz idzie do góry i chyba prawdopodobnie zablokowane, tak mi się wydaje, powinienem wyjść w tym bunkrze na samym szczycie. Tu będzie fajnie. Czekaj, karabiny mi się skończyły, a szkoda, też za bardzo nic nie zrobimy. Tak, tu muszę wejść i was pobudzić. Czyli ktoś już na mnie sapie. O, jest gruby, chodź. Gin. Teraz sobie zrobimy to tak. Proszę bardzo. O. Bardzo ładnie drzwi was przyblokowały na moment, chwilę. No dość ciasno, ale dlaczego wy chłopaki jakby nie chcecie tak bardziej umierać, to ja nie wiem, naprawdę. Byłbym bardzo, ale to bardzo... aha, no dobra, fajno. Przeładowane. O, dronek mnie uleczył. Ty mnie gryzłeś po nodze. Franco niedobra, ty. Czekaj. Kurde, dużo was tam było, pełzaki. Wszyscy? Kurde, bym się nie spodziewał, że was tam tyle wysypie. Chodź tu, dronek, ty. Gościu, co ty odstawiasz? Kolo, co jestem? Podrapany w ogóle? Ty mnie czymś uleczyłeś, ale nie mam pojęcia czym. Dawaj witaminę. Witaminka i na skracza chyba jest po prostu bandaż. Dawaj, użyjemy sobie apteczki, więc apteczka jest dobra na wszystko. O, proszę cię bardzo. Wyleczony, wyleczony, szczęśliwy, bardzo. W sumie miałem magazyn, masz. Dronek, trzymaj. O, jeszcze dostałeś tabletki. Okej. Okay. Także nic więcej mi się nie stało, to jestem naprawdę zaskoczony. Myślałem, że tu już będą jakieś drastyczne sceny w tym momencie. O, kolejne krzesełko. Co tam jest? A, widzisz, tak by się... Dobra, musiałbym się tam... Ale mamy prostszą metodę. Ojej, dobra, te pociski sobie zabierzemy. Czeka, coś tu jest schowane? Nie, absolutnie nie. Tu nic, tu nic. Czy tu jest coś schowane? Wow!
prawdziwe skarby po prostu. Dobra, to nie, to nie. Tu pusto, więc idziemy. No co, no dalej do góry. O właśnie. Pan bunkier. I tu jest wejście do bunkra i koledzy są. To tam pies. Ja was muszę, kurde, wafel okaleczyć, chłopoki. Jeśli mi tak szybko nie biegali, bo jak wy tak biegacie, to się zaczynają problemy takie, że ja nie mogę sobie trafić. To po pierwsze, o. Teraz sobie przeładuję, zanim wy się tutaj zesypiecie na dół. O. Jeszcze żyjesz, chłopie, no weź. Uspokój hormony. Tak? Czy jeszcze ktoś postanowi tutaj piznąć na dół? Nie, chyba nie. Dziękuję. Pieseł też. O, nawet dwa psy. Tego drugiego nie zauważyłem. Dobra. Czyli tam trzeba wejść teraz do środka. Znaczy się, że tu. To jest zablokowane. Otwieramy. Dzień dobry. I tu oczywiście też jest brygada jak najbardziej. Gruba mama. Pani dziękuję. Ty, poszłabyś mi stąd. Dobrze, że tu nic nie było na mojej drodze. Bo byłoby słabo. No i to jest gruba miejscowa. To jest zablokowane, to można odblokować. Tak jest. I stąd... Czy na dachu tu się coś działo? Nie, tu było tylko gniazdo. A tutaj sobie można... Można wyleźć. Tak jest, sobie można zrobić... Teraz sobie zrobię drabinę. Tak jest, uwaga, proszę sobie zapisać w kajeciku. Javor po raz drugi robi drabinę. Ja wiem, grube szaleństwo. Grube szaleństwo jak na mnie. Nie, po co to obracasz? Jedziemy do góry, mój drogi. Niech się drabiny pną do góry i tak dalej, i tak dalej. O. Nie wiem, czy to... Nie, no dobra, okej, zaraz to ogarnę. Tak. Tak. I tak. Tak. Proszę bardzo. Idealnie, po prostu dziękuję bardzo. No i tu mamy wejście. Super. Dobra. Zeskakuj na dół. No jednak dobrze myślałem, żeby ten samochód zostawić w tym miejscu. No. Dobrze, dobrze mi się coś... Dobrze mi się właśnie kojarzyło. Otwieraj, stary, bo ja tu mam trochę zrzutu dla ciebie. Czy coś bym ci jeszcze dał? Czekaj, to sobie zezłomujemy. To tą skórę jeszcze tutaj wrzucimy i dobra, no i właściwie wszystko tu mogę porzucać, co mam. I teraz idziemy na bogatości pozbierać tam skarby wszelakie, chociaż cześć, chodź. Chodź, stary. Ty też stąd wyjeżdżasz do góry. No, na wstecznym, powiem wam, biednie mu to idzie. Abym się, nie spodziewałbym się, że aż tak ubogo będzie miał z wyjeżdżaniem ten samochód, nie? Ostatnio to w ogóle sprawdziłem i sobie, co tu się w ogóle stanęło, nie? Nie wiem, kurde panie, taka terenowa, a tu takie rzeczy się dzieją, nie? Dobra, ty zostań stary tu. A my idziemy po te skarby, które tam na mnie czekają. I zasłużenie zresztą. No mówię, ten Red Mesa, ten cały zestaw tutaj, to wszystko jest mega. Zaczniemy sobie od najlepszego. No i oczywiście tu jeszcze jest safe. Mam nadzieję, że tam będzie kasa. Chociaż nie, zamiast kasy to ja bym wolał puszki z psią karmą. Tak jest, żebym sobie mógł ogarnąć więcej eliksirów dziadunia, zwłaszcza na kolejny krwawy księżyc. Co by tego doświadczenia jednak trochę ogarnąć. Co my tu mamy? Znam, mam, co to jest? Strój górniczy, też posiadam pakiet pułapek z rzutkami. O kurde, no szok, niedowierzanie. Diamenty, no dobra, dawaj wszystko co jest. Jak tak, to tak, no zobaczymy co save ma. Liczyłem na coś więcej. Jednak po takiej, proszę ja was, lokacji, no, na jakieś takie konkretniejsze, kurde, skarby. Choćby dronek, któremu można dorzucić więcej modyfikacji, no bo jeszcze sam nie mogę dronów robić, nie? To jest tam w ogóle wyższy poziom. Kurde, panie, bez łamania? Niemożliwe. Dwie stówki, no dawaj. Dawaj, co tu mamy? Kolejna maczuga, świetnie. Amunicja do karabinów, super. Przeładuj od razu, nawet się nie krępuj. Dobra. Więcej amunicji, super. No, tego akurat można się tutaj było spodziewać. To mamy poszukane. Dobra, została tylko ta skrzynka. Kurde, ubogie. Liczyłem na jakiś taki naprawdę
wow, nie? Jakiś taki drop czy coś, ale niestety. Ale fajnie było, tak jest. Miejscowa spoko, nie najgorsza, nie najlepsza. Nie leży gdzieś tam może w pierwszej dziesiątce moich ulubionych miejscówek, ale tak czy siak i tak jest zabawnie. Pewnie, że tak. Trochę krapu mam do sprzedania, więcej krapu mam do ogarnięcia, no bo jednak trzeba mi ruszyć z rozbudową oczywiście mojej drugiej horciarki, tak? Mojego autorskiego projektu, szprawdasz, żeby jednak było zabawnie. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie zabawnie, a nie będzie to po prostu dupa blada. Chociaż jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak też może być. Ale to się oczywiście, moi drodzy, zobaczy. A póki co, to w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, jaki subeczek też by byłby bardzo mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.